Dobra, witam Was serdecznie, Rafał Karpiński, SFD, jest ze mną Kamil Koćwara. Witam. Kamil Koćwara jest współzałożycielem, współtwórcą Barber Brothers, tak? Tak jest. I to ma z bratem? Tak, z moim bratem przyszywanym. Z przyszywanym bratem, tak? Edim, tak jest, czyli Pawłem Pawlakiem. Ja jego też w sumie trenuję. On jest zawodnikiem od roku czasu. Zrobił w sumie bardzo ładny progres i zobaczymy, jak to tam dalej wyszło. W związku z prowadzeniem Barber Brothers zajmujecie się czym? Jest to takie prowadzenie zawodników pod kątem trójboju siłowego, rozumiem, tak? Jakieś online, czy na żywo bardziej? Jak to wygląda? Możesz pokrótce powiedzieć? Tak, jasno. To jest taki projekt trenerski, w sumie nie opiera się tylko na prowadzeniu zawodników trójboju siłowego czy wyciskania leżąc. Również są to przygotowania siłowe. Tutaj jeszcze zajmuję się trenowaniem z sekcji koszkówki. Nie jest to za częsty trening, ale korzystają z tej usługi. I oczywiście można jeszcze internetowo się z nami konsultować. Oczywiście tam na swoim fanpage mamy jakieś przemiany, transformacje, którymi się chwalimy i w sumie jest to z tego. Ty też jesteś trójboistą, startujesz w zawodach, teraz szykuje się do Amków. Tak jest. Kategoria wagowa? 120. 120 kg. Aktualnie jaka waga? 115-40. I jakie nastawienie przed Ampami? Będzie walka o medal? Będzie walka o medal, myślę, że nie wiem, czy o pierwsze miejsce, ale o podium. A możesz też powiedzieć, jak mniej więcej, ile trwają przygotowania do takich zawodów? Czy masz jakieś okresy roztrenowania, jakiś cykl treningowy, ile to trwa? Chociaż tak mniej więcej pomiędzy. Generalnie to przygotowuję się do tych zawodów od połowy stycznia. Czyli... Bo to są zawody twoje docelowe, można powiedzieć, w tym roku, tak? Dokładnie, tak. Tak, traktujemy, tak? Te zawody są jako numer jeden. Co to dalej, to tam się okaże jeszcze po Ampach, czy osiągnę swoje kamienie milowe, które założyłem i od tego wszystko uzależy. Jakie ciężary? Możesz chociaż pokrótce powiedzieć, żeby nie nastrajać przeciwników już nie, na wygraną. Myślę, że to żadna tajemnica, także tak. Zawsze tam przysiady 255 kg, wyciskanie leżące to 205 kg i martwy ciąg to 260. Rozumiem, że przeszywany brat też startuje w Ampach, tak? Oczywiście. Tak, czyli będzie kategoria wyżej. Kategoria wagowa wyżej jeszcze? Tak. O, czyli chcecie zawojować, jak no, oczywiście. Bardzo się cieszę. Powiedz mi jeszcze, to będzie właśnie pytanie podchwytliwe. Sporty siłowe bez dopingu. Pierwsze słowa, jakie przychodzi ci na myśl? No jest to całkiem możliwe. Generalnie zawsze istnieje duże przeświadczenie, że bez dopingu nigdzie się nie da dojść. Jednak tak samo jak i tutaj trenuję chłopaków na sekcji, no, są oczywiście zawodnikami naturalnymi. Nie jest to rzecz konieczna i którą przede wszystkim trzeba brać. I jeszcze jedna sprawa, o której rozmawialiśmy na treningu, kwestia finansowa. No, ja startowałem w kulturystyce, ty jesteś trójboistą. Obydwaj wiemy, że pochłania trening pewne nakłady finansowe. Oczywiście. I biorąc pod uwagę to, że no, nie żyjemy z tego raczej, bo tak jak wiesz, ja jestem informatykiem, ty gdzieś tam krążysz koło tych tematów. Nie da się zarobić na tym w Polsce jeszcze, prawda? Nie. Nigdy nie ma takiego. Ja generalnie traktuję to jako swoją pasję, jako swoją samorealizację, także wiem, że nigdy z tego nie będę miał jakichś środków do życia. Co najwyżej, jak najbardziej chciałbym bardzo, żeby projekt Barber Brothers był moim głównym. I rozwijał się, żeby z tego żyć, tak? Oczywiście, ale myślę, że i tak potrzeba samorealizacji jest bardzo duża dla każdego i nie sądzę, aby kiedykolwiek w Polsce można było... Znaczy no, spotkałem się ze zdaniem, znaczy z trójboju może nie, ale jedyną i do tej pory tak naprawdę, no jedyną w Polsce osobą, która żyje ze sportów siłowych, ogólnie mówiąc, jest Mariusz Płodzianowski. Myślisz, że jest to prawda? Biorąc pod uwagę reklamy chociażby, tak, w których oczywiście, się udziela oczywiście. I że zaczynał od strongmanów, mimo bycia strongmanem nie wyglądał typowy strongman, bo jednak tą przysłowiową, no, kolokwialną kratkę na brzuchu miał chyba zawsze, jeśli chodzi o Płodziana. Zawsze, tak. Tak. I przechodząc do MMA, zbijając wagę, kategorie wagowe naprawdę chyba 20-30 kg niżej jednak, ciągle utrzymuje tą formę i tak naprawdę to jest jedyna osoba, która w Polsce zarabia na sportach siłowych, można powiedzieć. Dokładnie, tylko że Mariusz, co by o nim nie mówić, jest, no, jak dla mnie rekinem marketingowym i no, za to go bardzo szanuję. Przede wszystkim
umie się, to jest bardzo... No wie, gdzie i do kogo uderzyć, żeby zarobić pieniądze. Umie się dobrze sprzedać, to jest taka jest prawda i oczywiście bardzo go za to szanuję. I czy ktokolwiek jeszcze w Polsce mógłby w ogóle pretendować do takiego, powiedzmy, marketingu? Myślę, że jak na razie nie, acz nie wiem jak. A może trzeba temat potraktować bardziej ogólnikowo, właśnie przez to, że wszystkie inne sporty są tak naprawdę nagłaśniane w mediach, a o tym nic nie wiadomo. No, tak jak mówiliśmy dzisiaj jeszcze o Jarku Olechu, 12-13-krotnym świata w trójboju i co? I nic. No i nic. No. I sponsoruje go firma, która chyba robi kotło centralnego ogrzewania, tak, jeśli dobrze pamiętam. I tak naprawdę nic więcej. No, jak tak, gdyby teraz kilka osób mnie zapytało o Jarka Olecha, albo ja zapytał kilka osób, to mogą mi powiedzieć jedynie to, że widzieli go na Mistrzostwach Polski, że odbierał jakiś medal, bo byłem na Mistrzostwach Polski w kulturystyce w Kielcach, gdzie było 20-lecie czy 25-lecie klubu sportowego Tęcza i był tam Jarek Olech, który odbierał medal i dopiero tam osoby, które przyjechały i tak naprawdę może o kulturystyce nie wiedzą za dużo, dowiedziały się, że na scenie stoi człowiek, który ma 1,70 m wzrostu chyba, waży niecałe 80 kg, jest 13-krotnym mistrzem świata w trójboju, a w telewizji ciągle trąbimy o tym, że Lewandowski biega w masce, nie? Tak. No i tym chyba możemy podsumować to, że nie da się zarobić, dopóki reklama się nie zajmie, dopóki telewizja chociażby nie będzie promować sportu. Ale też zobacz, że generalnie ewoluuje to cały czas, jeżeli patrzymy nawet na kulturystykę. Mamy od chyba 2 lat, jeżeli się nie mylę, Men's Physique, które bardzo mocno przyciąga szerokie grono. Są oczywiście przeciwnicy tej kategorii. Ja jestem tego zdania, że czy bikini, czy men's physique to jest rzecz, która przyciąga masę ludzi. Chociażby jak, wizualnie. Oczywiście. No. Tak samo zobacz, jak w tym roku były debiuty w kulturystyce, to firmy, które się wystawiały na tych targach. No tak, bo to były Gdańsku. Dokładnie, to no nie wiem, firma Mercedes raczej nie wystawia się na zawodach w Kozie Włóce, z której nic nie ma. Także myślę, że cały czas to idzie do przodu, dopóki trójbój w sumie się nie stanie medialny, jakkolwiek. Czyli z tego, co ja wiem, ile lat startuje, to i tak jakby idzie to do przodu, jeżeli chodzi nawet o sylwetki zawodników. Kiedyś trójboista był tylko i wyłącznie utożsamiany. Myślę, że nadal tak jest, że jest to taki kanon takiego wielkiego człowieka z dużym... Z wielkim brzuchem. Bodyfatem, tak, który dokładnie dźwiga, krzyczy, w ogóle nie wiadomo po co on to robi. Jednak teraz trójboiści moim zdaniem wyglądają coraz lepiej, czyli jakby... Widzę coś tam? No nie, no ja... U ciebie bench press jest ciągle bench press, a nie bench press, jak to mówią niektórzy. Dokładnie, ale jest paru zawodników w Polsce, że myślę, że jakby się dobrze odwodnili, wiadomo, że nie zajęliby topowych miejsc na zawodach kulturystycznych, no jednak wyglądają naprawdę pokazane. Nie można się bać tego, prawda? Jednak wielostawowe ćwiczenia, jakich używamy, czyli martwy ciąg, przysiad, wzmacniają całe ciało, biorąc pod uwagę te brzuch czy kręgosłup, czy wszystkie te core muscles tak zwane, tak, czyli te wszystkie rdzeniowe, łatwiej to powiedzieć po angielsku, tak, wszystkie te główne mięśnie, które trzymają nasze ciało, żebyśmy stali, a nie się czołgali, to jednak pomagają w tyle te ćwiczenia wielostawowe. I wiele osób, nie ćwiczących na przykład nigdy brzucha, a robiących regularnie przysiady czy martwy ciągi, po odwodnieniu właśnie potrafi mieć kratkę lepszą, mówimy tak, mięśnie brzucha lepsze niż nie jeden kulturysta. Tak mi się wydaje. Lepsze też niż jakieś izolowane samospięcia, bo zauważ też, że zawsze osoby, które bardzo dużo dźwigają, mają strasznie gęste te mięśnie, które też nie są do uzyskania przez tam zwykłe 20 czy 30 przesyłowych. Właśnie dobrze, że do tego, dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ jeszcze już będziemy powoli kończyć, ale chciałem wspomnieć a propos strongmanów i kulturystyki całego trójboju. Mamy przykład Tomka Lecha, tak? Który jest byłym strongmanem,
Widziałem go po raz pierwszy na scenie kulturystycznej dwa lata temu albo w zeszłym roku na Pucharze Polski. I osoba, która ma o tym jakiekolwiek pojęcie, to widzi, że gęstość mięśnia u Tomka to jest dzień do nocy u człowieka, który jest kulturystą i naprawdę całe życie tylko jest racji. Ten mięsień to jest zupełnie inna jakość. To jest tak samo, jeżeli... Inne włókna, tak? To głębiej jednak trafia chyba te siłowe ćwiczenia i te mięśnie są pełniejsze. Bardzo dobry przykład z Tomkiem Olechem. No, myślę, że też możemy wspomnieć Mateusza Błodzego. Zgadza się, tak. Jest, no, potężny człowiek. Potwór jest. Tak, zgadza się. Nie wiem, oczywiście pozdrawiam serdecznie Mateusza z tego miejsca i... Jak najbardziej myślę, że gęstość mięśnia przy wielostawowych ćwiczeniach to... I obalając wszelkie mity, Mateusz jest zajebiście silny jeszcze. Dokładnie, jest zajebiście silnym zawodnikiem. Ja zawsze go namawiałem do startu w trójboju, bo moim zdaniem przy jego wadze, czyli do 20 kg, no myślę, że mógłby zabojować. Mógłby zamieszać troszkę, nie? Oczywiście, to myślę w ogóle bez dwóch zdań, jakby się po prostu dobrze przygotował. Nawet jakby sobie zrobił na off-season taki mocny trening siłowy, czy tam 6-8 tygodni, no myślę, że i tak byłby no, na podium na pewno. Dobra, tym będziemy kończyć. Dzięki. Dzięki i powodzenia wam. Dzięki.